to jest taka złożona kwestia, ponieważ tak, no uważa się, że się nie powinno, ale to niektórzy tak uważają. Ja też zastanawiałem się nad tą teorią dosyć długo, bo tak też, bo odkąd ja spisuję te gawędy z drzewami, no to się potem przyłapałem na tym, że no przecież ja większość z nich napisałem zimą tak naprawdę. Moja znajomość z takim zaprzyjaźnionym dębem zaczęła się właśnie jesienią. I teraz jak to jest, bo ty powiedziałaś, że powinno się zapytać. To jest jedna kwestia, zapytać, poczuć. Ale też jak same drzewa na to, bo one, część z nich faktycznie zapada w rodzaj takiego letargu, takiego odrętwienia i ciężko jest z nimi nawiązać kontakt, ale tak jak ja się przytulałem i pamiętam, jeszcze rodzice mnie zabierali jako małe dziecko, my przytulaliśmy orchy, brzosy, dęby i to było właśnie zimą, te zimowe spacery zapamiętałem najbardziej. I pamiętam, że te drzewa bardzo działały energetycznie i człowiek się czuł lepiej, wyżej, wznioślej. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że klimat nam się ostatnimi czasy bardzo zmienił. Ja też zauważyłem, że drzewa są jakby z tego powodu tak wygłupione. One nie do końca zapadają w to ogłupienie, w ten letarg, w ten sen. Ogłupienie to w ogóle niewłaściwe słowo. I tak, i teraz jeżeli pogoda jest taka, że są temperatury na plusie, panuje wilgoć, no to drzewo tak naprawdę jest trudno zasnąć, bo ono cały czas jakby ma możliwość czerpać z tej wilgoci i wchodzić w komunikację z grzybami i tak dalej. Co innego jak przychodzi mróz i śnieg, ale nie epizodycznie, czyli że to jest dwa dni i odpuszcza, bo wtedy one się czują tak jak na przedwiośniu. Ale tak z moich obserwacji, ja pamiętam, byłem zdumiony podczas takich jesiennych, późno jesiennych wypraw przy pełni księżyca, że drzewa wcale jakby nie śpią, wręcz przeciwnie, coś ze sobą omawiają, tworzą jakieś takie kręgi, narady, jakieś pieśni. Z tego, co mi się udało słuchać, to było zwykle coś takiego, jakby one ustalały, co chcą, co będą robić w przyszłym roku, jak tutaj rozwinąć korzenie czy gałęzie, z jakimi organizmami się porozumieć, jak ma wyglądać albo co je może czekać. Tak próbowały odgadywać przyszłość. I wydaje mi się też, że właśnie zimą i jesienią, kiedy one wycofują tą energię z takich procesów biologicznych, z procesów przetrwania, z pracy poprzez liście, poprzez kory, poprzez te aparaty szparkowe, to mogą właśnie z ogromną część energii przekierować na kontakt z człowiekiem. I dlatego on się udaje łatwiej. I to takie porównanie mi się nasuwa. Tak jak my niekiedy, nie? No spróbujcie medytować, kiedy się najecie czegoś bardzo dużo, czegoś takiego niezdrowego. Usiądź wtedy i ten, a jak jesteś tam na zdrowszym odżywianiu i ten sobie siądziesz, no to da się jakby zobaczyć jakieś tam te kolory w energiach, czy coś innego. Także to nam wtedy idzie łatwiej. Także warto jest drzewo zapytać, bo one jakby... Powiem tak, jak drzewo nie będzie chciało, to samo ci da odczuć, bo albo zaboli cię głowa, albo poczujesz jakieś kłucie, albo dostaniesz takiego kopa, że wręcz cię odrzuci. Ja to nazywam takim energetycznym, elektrycznym kopem. To jest taki jakby prąd cię kopnął, dosłownie. On nie na dużym natężeniu, ale jest takie pyk. I dla mnie to właśnie znaczy, że to drzewo nie chce wtedy tego zimowego kontaktu. No, ale jak sobie wejdziecie na stronę Szepty Piej, tam zakładkę gawędy z drzewami, to większość jest wpisana na przełomie jesieni, zimy, wczesna wiosna, przed rozwinięciem liści. Jeszcze miałem takie coś, że pamiętam, że latem właśnie jakby ta przewodność do tych rozmów z drzewami trochę spada. Z jednej strony jest ciepło i przyjemnie, a z drugiej strony jest dużo rozpraszaczy w postaci komarów. Ale też zauważyłem, że część drzew właśnie wtedy, dopiero jak kwitną, to... No nie wiem, w niektórych książkach jest opisane, że one wtedy emanują tą pełną swojej energii, a dla mnie były zawsze wtedy takie wygłuszone, jakby całkowicie skumulowały tą energię na sprawach tego kwitnienia, tego swojego życia i nie miały wcale ochoty się kontaktować z człowiekiem, ale to są moje doświadczenia, każdy może mieć inne. No także.